Przed budynkiem B Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu powstał zielony zakątek, który pełni ważną funkcję i jest poniekąd samowystarczalny. To ogród deszczowy, który do podlewania będzie pozyskiwał wodę opadową. Tworzenie ogrodu poprzedziło szkolenie dotyczące zakładania przydomowych ogrodów deszczowych, w którym wzięło udział ponad 30 osób. W części teoretycznej uczestnicy zgłębili wiedzę na temat skutków suszy, racjonalnego gospodarowania wodą, poznali także gatunki roślin odpornych na suszę. Znalazła się grupa chętnych, aby tutaj wspólnie popracować i zrobić fajny, nowoczesny ogród deszczowy przed szkołą. Cieszymy się, że w ogóle udało nam się to zrealizować z udziałem dzieci. Jesteśmy na terenie szkoły, więc dobrze, kiedy to dzieci angażują się w takie ekologiczne przedsięwzięcia. Teraz te dzieci, które są u nas, są na wakacjach w Sieradzu i udało nam się zwerbować taką grupę do pomocy założenia deszczowego ogrodu. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa, można ją jeszcze tutaj bardziej rozpowszechnić. Tak, stąd też szkolenie u nas w szkole, żeby właśnie to rozpowszechnić. Staraliśmy się ściągnąć i mieszkańców, którzy mają ogrody przydomowe, jak i tych, którzy gdzieś w okolicach bloków też nasadzają prywatnie jakieś rośliny, żeby upiększyć nasze miasto i swoje otoczenie najbliższe. Właśnie po to, żeby zainteresować ludzi, jak pozyskać środki, jak można zrobić na swoim terenie taki ogród deszczowy, a przede wszystkim jak wykorzystać tą wodę, która nam się marnuje i spływa do burzówki, a mogłaby podlać rośliny i może nie mielibyśmy aż tak dużego problemu suszy, o czym na co dzień dosyć dużo w wakacje słyszymy. A ten ogród będzie się, jak ważne, sam podlewał? Ten ogród będzie się sam podlewał. Miejmy nadzieję, że trochę tych opadów będzie na tyle dużo, żebyśmy faktycznie nie musieli już nic ingerować, a jeżeli już, to minimalnie. Taka jest inicjatywa tego, tak, żeby te ogrody właśnie wykorzystywały tą wodę opadową, żeby można było ją przytrzymać i żeby ona nam nie wpadała do burzówki. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nazwą Powstrzymać suszę. Inicjatywa pana marszałka Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego, w ramach projektu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. Chcemy uświadamiać mieszkańców naszego regionu, naszego województwa, jak ważna jest gospodarka wodna i jak ważne jest racjonalne i rozsądne korzystanie z zasobów wodnych i z wody. Inicjatywa realizowana we współpracy z miastem Sieradzem, dzięki któremu możemy realizować ten projekt w szkole. I ile już takich ogrodów powstało na terenie województwa? W zeszłym roku rozpoczęliśmy projekt, powstało 5 ogrodów. W tym roku jest to trzeci ogród deszczowy, który powstaje. Zaplanowanych jeszcze mamy do końca września 17 ogrodów. Zdają egzamin jak na razie? Jak na razie bardzo. Poza ich walorem ekologicznym, doskonała integracja uczestników, jak widać, i zainteresowanie projektem. Proszę nam zdradzić przede wszystkim, czym jest właśnie ogród deszczowy, który tutaj powstaje przed szkołą. To bardzo niewielka instalacja, która pomaga nam gromadzić wodę w miejscu opadu. Ich cechą charakterystyczną jest to, że posiadają niewielką powierzchnię w stosunku do powierzchni na przykład dachu, bo tutaj bierzemy wodę z dachu, dzięki czemu oszczędzamy miejsce, a jednocześnie podnosimy jakość otoczenia poprzez polepszenie mikroklimatu, ale też oczywiście uatrakcyjnienie roślinami. Jakie roślinki tutaj były wykorzystane? Część roślin była naszych rodzimych, takich, żeby uczyć też dzieci o tym, że nasza flora też jest bardzo bogata i nadaje się jako rośliny ozdobne do właśnie takich założeń. To będzie trochę wyglądać jak takie dzikie zbiorowisko roślin, taka łąka, trochę cienista łąka, bo akurat tutaj mamy takie stanowisko, ale ma być dziko. Pokazali Państwo, jak to robić, czy można tworzyć takie elementy tutaj dalej przy szkole, czy rozbudowywać właśnie ten ogród? Oczywiście, już rozmawialiśmy z panią dyrektor, że są takie możliwości pozyskiwania różnych dotacji i są możliwości tu w przestrzeni i oczywiście jest też wielka wola do tego, żeby wdrażać takie rozwiązanie, zwłaszcza z udziałem młodzieży, bo jak dzisiaj pokazała, no, młodzież jest to no, nie tylko ważne, ale też bardzo atrakcyjny dla nich sposób spędzania czasu. W zakładanie ogrodu deszczowego przed szkołą zaangażowała się grupa młodzieży. Pod okiem specjalistów wspólnie wykonali zielony zakątek, co przyniosło im wiele radości i satysfakcji. Ta roślinka znasz ją tutaj może? Paproć. O, paproć to jest ta. Paproć. Lubicie takie prace w ziemi? Tak, tak, tak. Tak. Bardzo lubimy, bo u kolegi tworzymy taką bazę pod ziemią, że kopiemy dół i potem ją przykryjemy plandekami. Czyli dzisiaj w ogrodzie podoba Ci się tutaj sadzenie roślinek? Tak.
Chcielibyście mieć coś takiego w swojej szkole? Tak. Musimy namówić szkołę na to. A wiesz, na czym w ogóle ten projekt polega? Żeby oszczędzać wodę. No, będzie woda pozyskiwana tutaj z dachu. Tak. Będzie zrynna spływać i tu trafiać do roślin. Wiem, że przy okazji obozu sportowego macie okazję tutaj popracować trochę przy zakładaniu ogrodu. Jak wam idzie? Dobrze. Bardzo dobrze. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakie były wasze zadania? Sadzić roślinki i ziemię, piasek. I piasek, i takie... I kamyki jeszcze na dół. Tak. Czy to było wasze pierwsze takie tutaj spotkanie właśnie z ziemią, z roślinkami? Nie. Często w domu z mamą pomagałem. Z babcią, z rodzicami. Lubicie takie inicjatywy? Tak. Taka trochę odskocznia od piłki nożnej. Nogi bardzo bolą. Od grania? Nogi bolą. Czyli dzień odpoczynku wam się przydał? Będą za kwasem po treningu. Po obozie, będą za kwasem. A powiedzcie, z jakiej jesteście grupy i skąd przyjechaliście? Spod Częstochowy. Sport Częstochowy. Ogród deszczowy prezentuje się bardzo dobrze. W Sieradzu jest jeszcze wiele takich miejsc, gdzie mogłyby powstać podobne instalacje służące środowisku.